wizytę w Niemczech rozpoczynamy od Parku Narodowego Szwajcarii Saksońskiej. Bastaj, czyli baszta, to formacja skalna stanowiąca jedną z największych atrakcji turystycznych parku. Turystów przyciągają tu widoki na malownicze zespoły skalne, leżącą w dole Łabę i położony nad nią kurort Ratten. Na płaskowyżu wznoszącym się 247 metrów nad poziom Łaby leży twierdza Königstein. Dom z bramą wjazdową i płaskorzeźbą przedstawiającą Augusta Mocnego. Makieta twierdzy. Stara zbrojownia. W XIII wieku Czesi wybudowali tu zamek warowny. W połowie XV wieku rejon ten został wcielony do Saksonii. W 1559 roku rozpoczęto przebudowę zamku na twierdzę, co trwało 172 lata do 1731 roku. Widok z murów twierdzy na Łabę i miasteczko Königstein. Zamek Fryderyka. Wieża Głodu, zamek Georga, w średniowieczu nazywany cesarskim. Kościół garnizonowy z 1676 roku był pierwszym kościołem garnizonowym w Saksonii. Renesansowy zamek Magdaleny z początku XVII wieku. Plac Defilad jest miejscem historycznych pokazów. Budynek studzienny ze studnią o głębokości 152,5 metra. Drezno jest stolicą landu Saksonia. Liczy około 550 tysięcy mieszkańców. Centrum Starego Miasta, miejsce zwane Włoską Wioską. Zamek, dawna rezydencja książąt Saksonii. Z zamkiem sąsiaduje Katedra Świętej Trójcy, główna katolicka świątynia miasta.
gmach opery w kształcie rotundy wzorowanej na budowlach wczesnego renesansu włoskiego według projektu Gottfrieda Sempera. Zwinger, późnobarokowy zespół architektoniczny. Pomnik króla Saksonii Jana Jerzego. Brama koronna z herbem Rzeczypospolitej na fasadzie. Od lewej kolejno salon matematyczno-fizyczny, pawilon wałowy w remoncie, pawilon francuski, galeria Sempera. Pawilon zegarowy, zwany też miejskim, zawdzięcza nazwę kurantom wygrywającym 24 melodie. W jego fasadzie widać tarczę zegarową i porcelanowe dzwonki. Brama Jerzego. Fasada zamku książąt Saksonii zwieńczona licznymi wieżyczkami. Na placu przed katedrą Świętej Trójcy można obejrzeć sceny ilustrujące wydarzenia historyczne. Fasadę katedry zdobi kartusz z polsko-litewsko-saskim herbem Rzeczypospolitej. Nawa główna ma 52 metry długości i 32 metry wysokości. Nad ołtarzem głównym znajduje się obraz przedstawiający wniebowstąpienie Chrystusa. Organy wykonał Gottfried Silbermann w 1755 roku. Ambonę wykonał Baltazar Permoser. Okazałe schody prowadzące na 500-metrowej długości taras Brühla, zwany balkonem Europy. Taras biegnie wzdłuż pałacyków położonych nad brzegiem Łaby. Poczet książąt Saksonii, największy porcelanowy obraz świata o powierzchni 957 metrów kwadratowych, składający się z 250 tysięcy porcelanowych płytek z miśnieńskiej fabryki porcelany. Plac turniejowy, na którym do dziś rozgrywane są turnieje rycerskie. Barokowy luterański kościół Marii Panny i pomnik Marcina Lutra. Wracamy do Zwingeru, do galerii obrazów starych mistrzów. Saskia Rembrandta i autoportret z Saskią. Rubens, Tycjan, Nicolas Reynard, Święty Sebastian, Anton van Dyck, Botticelli, ołtarzyk polowy Jana van Eycka, Jan Vermeer, Dziewczyna czytająca list, Canaletto, Kościół w Wenecji. Canaletto, Canale Grande w Wenecji. Madonna Sykstyńska Rafaela. Jean-Étienne Lyotard, Dziewczyna z czekoladą. Kranach, Przebudzony Herkules walczy z pigmejami. Giorgione, Śpiąca Wenus. Tintoretto, Muzykujące kobiety. W Zwingerze zgromadzono także zbiory zabytkowej porcelany, porcelana chińska, porcelana japońska z XVIII wieku, porcelana chińska z XVII i XVIII wieku. Porcelana miśnieńska. Z góry na dziedziniec Zwingeru kończy naszą wizytę w stolicy Saksonii.
Z Saksonii przenosimy się do Bawarii, do leżącego nad rzeką Regnitz i liczącego ponad 75 tysięcy mieszkańców miasta Bamberg. Pierwsza wzmianka o mieście pochodzi z 902 roku. Katedra świętych Piotra i Jerzego, posiadająca status bazyliki mniejszej. Pierwsza świątynia została tu wybudowana w 1012 roku, a swój obecny kształt otrzymała w XIII wieku. Rzeźba naturalnej wielkości, zwana jeźdźcem bamberskim. Nagrobek cesarza Henryka II i jego żony Kunegundy. Ołtarz główny to barokowy zespół figur przedstawiający ukrzyżowanie. Późnogotycki ołtarz Salwatora wykonany przez Wita Stwosza. Ołtarz z Mühlhausen. Do katedry prowadzi pięć wejść. To portal książęcy z 1237 roku. W tym panonie przedstawiono sąd ostateczny. Przy placu katedralnym stoi barokowy pałac biskupi z XVII wieku. Stary ratusz wzniesiony w XIV wieku na rzece Regnitz. Biskup Bambergu nie wyrażał zgody na budowę na swoim terenie ratusza jako symbolu zagrażającej mu władzy świeckiej. Mieszkańcy wpadli na pomysł, by wybudować ratusz w miejscu nienależącym do nikogo. Wbili w dno rzeki pale, usypali sztuczną wyspę i na niej wybudowali ratusz. W XVIII wieku ściany ratusza ozdobiono freskami. Z Bambergu pochodzili niektórzy niemieccy koloniści osiedlający się w Wielkopolsce. Nazywano ich Bambrami. Bamberska starówka w 1993 roku została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego. W browarze Schlenkerla można wypić piwo zwędzonego słodu. Norymberga, licząca ponad 510 tysięcy mieszkańców, jest po Monachium drugim co do wielkości miastem w Bawarii. Na początek hala kongresowa, znaczący przykład architektury narodowego socjalizmu. Budowa, rozpoczęta w 1935 roku, nie została ukończona. Romańsko-gotycki, ewangelicki kościół świętego Sebalda, pustelnika i misjonarza z VIII wieku, który jest patronem Norymbergi. Metryka kościoła sięga XII wieku. Witraże były malowane w pracowni Dürera. Drewniany krucyfiks, wykonany w 1520 roku przez Wita Stwosza. Wykonał on także boczne figury Marii i Jana Ewangelisty. Nagrobek świętego Sebalda ukończony w 1507 roku. Poszczególne elementy zostały wykonane techniką odlewu. Umieszczono w nim pozłacany skrzyniowy relikwiarz świętego. Podczas alianckich nalotów na Norymbergę kościół uległ znacznym zniszczeniom. Po odbudowie dokonano jego ponownej konsekracji w 1957 roku. Ołtarz świętego Piotra. Przy rynku staromiejskim wznosi się renesansowy ratusz.
na głównym rynku miejskim jest kościół Najświętszej Marii Panny, ukończony w 1362 roku. Wejście do reprezentacyjnej kruchty. Nad nią znajduje się balkon otaczający kaplicę cesarską pod wezwaniem świętego Michała. Ołtarz główny, zwany ołtarzem Tucherów z 1445 roku. Epitafium Rebeka i epitafium Pergenstorfera wykonane przez Adama Krafta. Szpital Świętego Ducha ukończony w 1339 roku. Powstał jako obiekt mogący pomieścić maksymalnie 200 pacjentów. Most mięsny na rzece Pegnitz z końca XVI wieku. Fontanna Narrenschiff z 1987 roku odlana z brązu. Zwieńczony dwiema 80-metrowymi wieżami średniowieczny kościół świętego Wawrzyńca z XIV wieku. Długość kościoła wynosi 91 metrów, a nawa główna ma 24 metry wysokości. Pozdrowienie anielskie, jedno z czołowych dzieł Wita Stwosza z 1517 roku, przedstawia figurę Marii i Archanioła Gabriela, tworząc scenę zwiastowania. Ołtarz świętej Katarzyny z końca XV wieku. Sakramentarium w formie wysmukłej wieży o wysokości 20 metrów zostało wykonane przez Adama Krafta w końcu XV wieku. Fontanna Cnoty z Boginią Sprawiedliwości na szczycie. Dom Albrechta Dürera, renesansowego artysty z XVI wieku. Zamek z połowy XI wieku. Został uszkodzony w czasie II wojny światowej, a następnie odbudowany. Przenosimy się do 130-tysięcznego Würzburga, ale nadal pozostajemy w Bawarii. Ogromny barokowy pałac z 1744 roku, składający się z prawie 400 pomieszczeń. Był on rezydencją biskupa Würzburga. Pierwsza historyczna wzmianka o mieście pochodzi z 1704 roku, a od 1741 roku Würzburg był siedzibą biskupstwa. Katedra świętego Kiliana, zbudowana w latach 1045-1188. Katedra ma 103 metry długości i jest jednym z największych kościołów romańskich w Niemczech. Uległa zniszczeniu w wyniku bombardowania w marcu 1945 roku. Po odbudowie w 1967 roku została ponownie konsekrowana. Katolicki kościół Marienkapelle został zbudowany w stylu gotyckim w XIV wieku na miejscu synagogi zburzonej w wyniku pogromu. Mimo swoich dużych rozmiarów ma status kaplicy, gdyż nie ma proboszcza. Ołtarz z początku XVI wieku został tu przeniesiony po wojnie z Neumünster. Barokowa fasada kościoła klasztornego z początku XVIII wieku. Kościół stoi w miejscu, w którym w 689 roku został zamordowany święty Kilian. Już w 1060 roku wybudowano tu kościół klasztorny, który na początku XVIII wieku został przebudowany w stylu barokowym.
późnogotycki ołtarz Madonny z końca XV wieku. Fontanna naprzeciw ratusza. Wieża ratusza jest z 1453 roku, a na niej pierwszy publiczny zegar w mieście. Twierdza Marienberg. Już w VIII wieku wybudowano tu kościół, a około 1200 roku powstały mury obronne, wieża obserwacyjna, studnia i pałac biskupa. Twierdza wznosi się na lewym brzegu rzeki Men, około 100 metrów ponad jej poziomem. Most nad Menem z końca XV wieku o długości 180 metrów. W pierwszej połowie XVIII wieku most ozdobiono 12 figurami świętych i panujących. Ostatni rzut oka na Men, Würzburg i Stary Most. Pozostajemy nadal nad Menem, ale z Bawarii przejechaliśmy do Hesji, do liczącego 740 tysięcy mieszkańców Frankfurtu. Pomnik przypominający miejsca masowej zagłady. Zrekonstruowane budynki przy placu ratuszowym Römerberg. Ratusz, siedziba władz miasta od XV wieku. Średniowieczny luterański kościół świętego Mikołaja. Ma 51 dzwonów, z których 47 służy do wybijania kurantów. Muzeum Karykatury. Zwieńczona 95-metrową wieżą Katedra Cesarska Świętego Bartłomieja we Frankfurcie. Obecny budynek jest piątą świątynią w tym miejscu, ale jego metryka sięga czasów dynastii Merowingów, która panowała od V do VIII wieku. Była tu wówczas kaplica pałacowa. W latach 1562-1792 tutaj dokonywano koronacji cesarzy. Prezbiterium z ołtarzem głównym. Koblencja to ponad 100-tysięczne miasto w nadrenii Palatynacie. Wizytę rozpoczynamy od miejsca zwanego Niemieckim Rogiem, gdzie Mozela łączy się z Renem. Jest tutaj monumentalny pomnik konny cesarza Wilhelma I. Twierdza Ehrenbreitstein, wybudowana na początku XIX wieku na wysokim wzgórzu nad Renem. Widok z niemieckiego rogu na Koblencję. Pomnik ofiar podziału Niemiec po II wojnie światowej. Katolicki kościół świętego Kastora, najstarszy kościół w Koblencji. Fontanna zwana historyczną kolumną. Dawny kościół jezuitów, obecnie kościół miejski. Fontanna Schöngel, z ust chłopca nieoczekiwanie tryska woda. Koblencja została założona w IX roku przed naszą erą jako rzymska reduta. Cztery wieże, barokowe kamienice na czterech rogach ulic z charakterystycznymi wykuszami. Na stromym wzgórzu w Dolinie Środkowego Renu, w pobliżu miasta Braubach, wzniesiono zamek Marksburg,
który jest jedną z ważniejszych atrakcji turystycznych w Nadrenii. Zamek jest przykładem gotyckiej architektury, a po raz pierwszy źródła historyczne wspominają o nim w 1231 roku. Nad zamkiem góruje 40-metrowa wieża, kolekcja dawnej artylerii. Z zamkowych murów roztacza się rozległy widok na płynący w głębokiej dolinie Ren. Zamek jest od ponad 700 lat nieustannie zamieszkały, a od 1900 roku jego właścicielem jest niemieckie Zrzeszenie Miłośników Zamków. Panorama miasteczka Szpaj widziana z zamku Marksburg. Wraz z wieloma zamkami w Dolinie Renu Marksburg został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 2002 roku. Najstarsza część zamku zachowała się w podziemiach wieży. Kuchnia zamkowa. Sypialnia w sali gotyckiej. Reprezentacyjna sala zwana królewską. A obok ustronne miejsce dla załatwienia naturalnych potrzeb. Freski prawdopodobnie z XIII wieku w zamkowej kaplicy świętego Marka i figurka Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Kolekcja zbroi rycerskich z XV i XVI wieku. Sala tortur. Z niewielkiej przystani w okolicach Koblencji wypływamy w rejs po dolinie środkowego Renu. Ren jest jedną z najdłuższych rzek Europy. Wypływa z Alp Szwajcarskich i uchodzi do Morza Północnego na zachód od Rotterdamu w Holandii. Ma 1233 km długości. Nad miejscowością Kamp Bornhofen wznosi się zamek Sternberg z końca XII wieku. Zaraz za nim leży zbudowany w końcu XIII wieku zamek Liebenstein. Zamek Maus z drugiej połowy XIV wieku w pobliżu miejscowości Sankt Goarshausen. Zamek Katz wybudowany w latach 1360-1371 nad miastem Sankt Goarshausen. Ruiny zamku Rheinfels z XIII wieku. Związana z wieloma legendami skała Lorelei wznosząca się 120 metrów nad poziom wody. Statua przedstawiająca legendarną nimfę bawiącą swym śpiewem rybaków, wciągając ich na skały.
Wróciliśmy do Sankt-Goarhausen, by przesiąść się na inną łódź i popłynąć do położonego na Renie zamku Pfalzgrafenstein. Pfalzgrafenstein to warowny zamek usytuowany na wyspie Falkenau. W międzyczasie nasz autobus promem przeprawia się na drugi brzeg Renu. Zamek został wzniesiony w 1326 roku przez Ludwika IV Bawarskiego. Najstarszą częścią zamku jest pięciokątna wieża oraz przylegające do niej zabudówki. Zamek pełnił nie tylko funkcje obronne, był także punktem pobierania ceł za żeglugę po Renie. Łódź dowożąca turystów do zamku. Victor Hugo przyrównał zamek do kamiennego okrętu wiecznie płynącego po falach Renu. Miasteczko Bacharach leży w dolinie Renu niecałe 50 km na południe od Koblencji i liczy około 2000 mieszkańców. Pierwsze wzmianki o mieście pochodzą z XI wieku, ale najprawdopodobniej jego początki sięgają wieku VII. Ewangelicki kościół świętego Piotra, wybudowany w drugiej połowie XIII wieku i odnowiony w wieku XIX. Grób Johanna Friedricha von Wolfskel. Organy z początku XIX wieku. Nad miastem wznosi się XII-wieczny zamek Stahleck. Stara stacja pocztowa. Ruiny gotyckiej kaplicy Wernera. Naszą wizytę w Dolinie Renu kończy krótki postój w mieście Bopart. Bonn leży w nadrenii północnej Westfalii po obu stronach rzeki Ren. Historia miasta sięga czasów germańskich i rzymskich osad, czyli ponad 2000 lat. Sterntor jest pozostałością średniowiecznego pierścienia fortyfikacji wokół miasta. Przy niewielkim placu w samym centrum Bonn znajduje się stary ratusz, wybudowany w stylu rokokowym w XVIII wieku. Bonn liczy ponad 320 tysięcy mieszkańców i w latach 1949-1991 było stolicą Niemieckiej Republiki Federalnej. Kościół imienia Jezus, główna świątynia kościoła starokatolickiego w Niemczech. W tym domu w 1770 roku przyszedł na świat Ludwig van Beethoven. Boński Uniwersytet jest uważany za jedną z najlepszych uczelni w Niemczech. Został założony w 1818 roku. Kształci się na nim około 30 tysięcy studentów. Wśród absolwentów i pracowników było 6 noblistów.
katedra świętych Kasjusza, Florencjusza i Marcina. Obecna świątynia pochodzi z XI wieku. Kasjusz i Florencjusz to dwaj rzymscy żołnierze, którzy zostali zamordowani za przyjęcie wiary chrześcijańskiej w 235 roku. W 1643 roku zostali oficjalnie uznani za patronów Bonn. Wykonana z brązu figura świętej Heleny. Po niespełna 40 kilometrach docieramy do Kolonii. Muzeum Czekolady, założone w 1993 roku. Kolonia leży nad Renem i liczy około 1 100 000 mieszkańców. Kolonia jest najstarszym z dużych miast niemieckich. Została założona przez cesarzową Agrypinę, żonę Klaudiusza. Wizytówką miasta jest gotycka katedra świętego Piotra i Najświętszej Marii Panny, siedziba arcybiskupstwa kolońskiego. Katedra pochodzi z 1248 roku. W XIX wieku wzniesiono wieżę o wysokości 157 metrów. Nawa główna ma 45 metrów długości, 43 metry wysokości i w całości jest nakryta sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Stół ołtarzowy z XIV wieku, a po bokach figury 12 apostołów. Krucyfiks Gerona, rzeźba z X wieku. Relikwiarz trzech króli, patronów Kolonii, wykonany na przełomie XII i XIII wieku. Okna katedry zdobią liczne witraże, w większości zabytkowe. Ołtarz trzech króli, zwany także ołtarzem patronów miasta. Madonna mediolańska, gotycka rzeźba z drewna orzechowego. Obok katedry Muzeum Rzymsko-Germańskie. W katedrze jest 11 dzwonów, wśród nich dzwon świętego Piotra, który jest obecnie największym bijącym dzwonem na świecie. Ma 4,5 metra wysokości i waży 24 tony. Został odlany w 1923 roku. Na zewnątrz katedra ma 144,5 metra długości i ponad 86 metrów szerokości. Kościół świętego Albana z XII wieku, zniszczony w czasie wojny, nie został odbudowany. Na środku kościoła kopia pomnika rodziców opłakujących dzieci ofiary wojny. Romański kościół Najświętszej Marii Panny na Kapitolu, ufundowany pod koniec VII wieku na miejscu dawnej świątyni rzymskiej. Później kościół był wielokrotnie przebudowywany. Okna zdobią witraże z 1510 roku. Wykonane z drewna drzwi kolońskie z 1065 roku. Dom tańca Gürzenich. Pomnik Fryderyka Wilhelma III. Romański kościół świętego Marcina nazywany Wielkim. Pierwsze wzmianki o istniejącej tu świątyni pochodzą z VII i VIII wieku. Grupa ukrzyżowania z 1509 roku i obok grób pański. Fontanna na Starym Rynku w Kolonii.
Niedaleko Kolonii, w mieście Brühl, znajduje się dawny pałac arcybiskupów Kolonii, Augustusburg, będący jednym z najznamienitszych przykładów sztuki niemieckiego baroku. Pałac był pomyślany jako rezydencja letnia i myśliwska. Przebywano tu 4 do 6 tygodni w roku. Zrekonstruowana część barokowego ogrodu pałacowego. Budowę pałacu rozpoczęto w 1725 roku i trwała ona ponad 40 lat. Do 1994 roku prezydent Niemiec przyjmował tu gości państwowych. Limburg jest 35-tysięcznym miastem w kraju związkowym Hesja. Prawa miejskie otrzymał w 1214 roku od cesarza Fryderyka II. Katolicka katedra w Limburgu pod wezwaniem świętych Jerzego i Mikołaja. Konsekrowanie kościoła miało miejsce w 1235 roku. Stary wikariat. Restauracja Bella Città Vecchia. Z Hesji przenieśliśmy się do Turyngii, w pobliże miasta Eisenach. Znajduje się tu warowny zamek Wartburg, wybudowany prawdopodobnie w 1067 roku. Widok spod zamku na Eisenach. Brama zamkowa z mostem zwodzonym. Zabudowania na pierwszym dziedzińcu zamkowym. Pałacowa część zamku. Fryderyk III Mądry, aby ocalić Marcina Lutra od prześladowań, upozorował napad na niego i jego śmierć, a następnie pod imieniem rycerza Jerzego ukrył na zamku. Luter spędził tu 10 miesięcy i tu dokonał tłumaczenia Nowego Testamentu na język niemiecki, jako pierwowzoru używając tekstu greckiego. Wieża południowa. Płyta nagrobna Ludwika Skoczka, założyciela zamku. 800-letnie kapitele. Zamkowa jadalnia. Komnata świętej Elżbiety ozdobiona lśniącymi mozaikami. Święta Elżbieta z Turyngii mieszkała na zamku w latach 1221-1227. Była węgierską księżniczką, która w wieku 4 lat została przeznaczona na żonę turyńskiego landgrafa. Na zamek przybyła, gdy miała 18 lat. Poświęciła się chorym i biednym, a jej zaledwie 24-letnie życie i śmierć naznaczone było cudami. Okno z 3 łukami podtrzymywanymi przez 4 kamienne kolumny w zamkowej kaplicy z XIV wieku. Imponująca sala bankietowa. W 1817 roku, w 300. rocznicę reformacji, gościli tu studenccy delegaci z całych Niemiec, dając wyraz swojemu niezadowoleniu z ówczesnej sytuacji politycznej. Na zamku wielokrotnie przebywał Johann Wolfgang Goethe. Portrety Marcina Lutra i jego rodziny, dzieła Cranacha. Weimar liczący 65 tysięcy mieszkańców leży w kraju związkowym Turyngia. Najstarszy historyczny cmentarz w Weimarze. Jest tu barokowy pawilon zwany kryptą Fryderyka Schillera.
Cmentarz jest położony przy kościele świętego Jakuba. Od 1840 roku nie odbywają się tu pochówki. Grób Łukasza Cranacha Starszego, niemieckiego malarza epoki renesansu. Grób żony Goethego, Christine. Niemiecki Teatr Narodowy w Weimarze. Przed teatrem stoi wykonany z brązu pomnik dwóch wielkich poetów niemieckich, Goethego i Schillera. Dom księżnej Anny Amalii. Dom, w którym mieszkał Schiller. Goethe mieszkał w Weimarze w różnych domach. To jeden z nich. Biblioteka księżnej Anny Amalii ze zbiorem około miliona książek. Pomnik Aleksandra Puszkina. Letni domek Goethego w parku nad rzeką Ilm. Pałac w Weimarze, obecnie nazywany Pałacem Miejskim. Pomnik wielkiego księcia Karola Augusta na Placu Demokracji. Neogotycki budynek Ratusza Miejskiego z 1841 roku. Wewnętrzny dziedziniec Pałacu Miejskiego. Ujeżdżalnia koni. Mickiewicz spotkał się z Goethe w Weimarze w 1829 roku. Kościół świętych Piotra i Pawła, zwany także kościołem Herdera. Pomnik Johanna Herdera przed kościołem. Herder był superintendentem, czyli duchownym protestanckim sprawującym władzę nadzorczą w stosunku do pastorów. W ołtarzu głównym jest obraz Chrystusa na krzyżu namalowany przez Cranacha Młodszego w 1555 roku. Lipsk to miasto w Saksonii liczące ponad 570 tysięcy mieszkańców. Makieta kościoła świętego Tomasza. Przed kościołem stoi pomnik Jana Sebastiana Bacha, który przez 27 lat był tu dyrygentem kościelnego chóru. Kościół jest późnogotycką świątynią halową o długości 76 metrów, szerokości 25 metrów i wysokości 18 metrów. Wykonana z brązu płyta grobu Jana Sebastiana Bacha. Organy Geralda Bella z 2000 roku. Organy Wilhelma Zauera z 1889 roku. Witraż z wizerunkiem Bacha. Lipski ratusz. Kościół rektoralny Świętej Trójcy. Luterański parafialny kościół Świętego Piotra z 1882 roku. Jego 87-metrowa wieża jest najwyższą wieżą kościelną w mieście. Thank you.
Stary Ratusz, siedziba władz Lipska do 1905 roku. Pomnik Feliksa Mendelssohna, niemieckiego kompozytora z epoki wczesnego romantyzmu. Zrekonstruowany wiatrak z połowy XVIII wieku w pobliżu wejścia do Sanssouci. Pałac Sanssouci to letnia rezydencja wzniesiona na zlecenie pruskiego króla Fryderyka II Wielkiego w połowie XVIII wieku. Poniżej pałacu jest barokowy ogród dekoracyjny z wielką fontanną pośrodku. Wokół fontanny rozstawione są marmurowe rzeźby rzymskich bogów. Pałac wznosi się na stoku, który podzielono na 6 szerokich tarasów, zakładając tak zwane ogrody tarasowe. Na szczyt wzniesienia prowadzą 132 schody, dzielące stok na dwie części. Między oknami znajdują się pary bachantek i bachantów, towarzyszy boga winorośli Bachusa. Pawilon kratowy. Grób Fryderyka Wielkiego. Północna, skromniejsza fasada pałacu. Od gmachu pałacu rozchodzą się kolumnady, budujące półkole wokół dziedzińca. Fragment odrestaurowanego nowego rynku. Dom prusko-brandenburskich dziejów. Kościół świętego Mikołaja na starym rynku. Pałac Cecilienhof w stylu angielskiego dworu gotyckiego, wzniesiony w 1917 roku dla następcy tronu Wilhelma Hohenzollerna i jego żony Cecylii. To tutaj w dniach od 17 lipca do 2 sierpnia 1945 roku obradowali uczestnicy konferencji poczdamskiej. Jeden z 5 pałacowych dziedzińców. Fasady pałacu zdobi mur pruski z ciemnego dębu. Berlin to stolica Niemiec licząca 3 700 000 mieszkańców. Gmach Parlamentu Rzeszy w Berlinie wybudowany pod koniec XIX wieku. Od 1999 roku siedziba Bundestagu. Siedziba Urzędu Kanclerza Niemiec. Tędy przebiegał słynny mur berliński o długości 156 km. Symboliczne białe krzyże upamiętniające ofiary muru berlińskiego. Brama brandenburska z końca XVIII wieku ma 65,5 metra szerokości, 11 metrów głębokości i 26 metrów wysokości. Zwieńczeniem bramy jest bogini zwycięstwa Wiktoria, kierująca kwadrygę do miasta. Po wschodniej stronie bramy jest plac paryski stanowiący zakończenie alei Unter den Linden. Reichstag od strony bramy brandenburskiej. Pomnik pomordowanych Żydów Europy, wybudowany w latach 2003-2005 w centrum Berlina na powierzchni 19 tysięcy metrów kwadratowych. Sony Center, kompleks budynków wykonanych przez firmę Sony na Potsdamer Platz. Kompleks mieszkalny w sąsiedztwie Potsdamer Platz. Wyspa muzeów w Berlinie. Tu znajduje się jeden z najważniejszych kompleksów muzealnych świata.
Stara Galeria Narodowa z XIX-wieczną rzeźbą i malarstwem. Muzeum Pergamońskie. Brama w Babilonie, wzniesiona przez Nabuchodonozora II, poświęcona bogini Isztar. Brama Isztar otwierała drogę procesyjną do świątyni boga Marduka. Mozaika podłogowa z II wieku naszej ery. Popiersie Hadriana. Popiersie Trajana. Brama wejściowa na targ w rzymskim mieście Milet w Azji Mniejszej z około 100 roku naszej ery. Płaskorzeźba Erosa. Płaskorzeźba asyryjskiego króla. Fasada świątyni Inanny. Reliefy z Niniwy, 8-9 wiek przed naszą erą. Basen na wodę z Mezopotamii z 7 wieku przed naszą erą. Indie, 16 wiek. Fasada średniowiecznej rezydencji pustynnej z 8 wieku Mszata w Jordanii. Mihrab z meczetu Bejhakim w Konii. Mihrab z XIII wieku z Kaszanu w środkowym Iranie. Ewangelicka katedra w Berlinie, zbudowana w latach 1894-1905 w stylu późnego włoskiego renesansu. Główne wejście do katedry. W podziemiach znajduje się krypta grobowa, w której pochowano około 90 osób z dynastii Hohenzollernów. Stare muzeum, ukończone w 1828 roku w stylu klasycystycznym. Uniwersytet Humboldta. W jednej z galerii handlowych trafiamy na występ zespołu folklorystycznego z Indonezji. Naszą podróż po Niemczech kończy wizyta w pałacu Charlottenburg, wybudowanym na przełomie XVII i XVIII wieku.